Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ton, poprzeczka! Tong teraz rozpocznie od własnej bramki. Przejęcie przez Paragwajczyków Espinola. W środkowej strefie boiska wymieniają podania, ale teraz już widzimy, że wycofali piłkę Paragwajczycy aż do bramkarza Villasanti. Alonso, no nie śpieszą się ewidentnie Guarani z przeprowadzeniem akcji. Dominguez, Almiron, Almiron! Jest bramka! A więc nie śpieszyli się, wyczekali odpowiedniego momentu. Wang Son, powalony przez Alonso jest Jeong, no i będzie czerwona kartka. Paragwaj w osłabieniu, Paragwaj w dziesiątkę. Teraz Koreańczycy od wyrzutu z autu rozpoczęli akcję, ale kompletnie nieudany strzał. Paragwaj wygrywa drugi mecz w fazie grupowej i tym samym awansuje do 1/8 finału tegorocznych Mistrzostw Świata. Korea Południowa żegna się z mundialem. Nie był to jakiś wybitny mundial w wykonaniu Koreańczyków. No a dzisiejszy mecz również do najlepszych nie należał. Kim Min-jae, najlepszym z Koreańczyków, nota 7,8 punktu. On wyraźnie wyróżniał się na tyle kolegów z zespołu. Słaby mecz Heung Min-sona. No a jeśli chodzi o Paragwajczyków, to tutaj mieliśmy bardzo dobrze dysponowanego dzisiaj Miguela Almirona, zdobywcę bramki, Matiasa Galardze, Cecilio Domingueza, który asystował. No i niezłą defensywę, która również przyczyniła się do tego, że Juan Espinola zachował czyste konto. Zapraszam na kolejne spotkania. Na dziś tyle. Do usłyszenia.